Czy pojawiły się jakieś głosy sprzeciwu w księdza otoczeniu, jak ksiądz zaczął podążać tą swoją drogą? Nie. Kiedy nawróciłem się, żyłem sam już w Paryżu. Miałem około 23 lata i już byłem u trapistów i byłem przekonany, że jak już rozrabiałem się, dla mnie to byłoby lepiej wstąpić do trapistów, bo mury są grube, żyją w ciszy, robią gesty, aby rozmawiać, kiedy jest potrzebny, między sobą. I myślałem, że już byłem u trapistów i po 2 miesiące powiedzieli mi, że to jest moje powołanie. Ale na szczęście ze mną był młody człowiek też, który mówił, jak możesz, on się przygotował, aby wstąpić też, jak możesz wstąpić do trapistów, tak kochasz Karol de Foucault i nie starałeś się spotkać moich braci Jezusa. Nie potrafiłem rozumieć. I jak ojciec, który był odpowiedzialny za mną, mi powiedział, że będę musiał wrócić do mojego ojca 2-3 dni, aby zbierać, co potrzebuję, robić porządek, bo później nie wrócę. Jest klauzura. Wtedy ten chłopak od razu napisał do braci, aby pytać, czy mogę ich odwiedzić. 2-3 dni, te 2-3 dni. I odwiedziłem tych braci i co widziałem, to było... Od razu napisałem do trapistów, aby poprosić, przedłużyć mój pobyt u małych braci. Bo coś takiego jeszcze nie widziałem, że ci bracia, jak powiedziałem, wrócili z pracy. Widziałem zmęczeni. Widziałem ubóstwo, co to jest ich ubóstwo. I później jeden powiedział, że teraz pójdziemy pójdziemy na wystawienie. Ja myślałem, to jest taka nędza i mają wystawy, nie rozumiałem, o co chodzi, tak. I ta wystawa, to było, nie było wystawy, to było wystawienie Najświętszego Sakramentu, to znaczy, że mały pokój, mała kaplica, mała monstrans, który trzyma ten hosti i ponad godzinę na kolano byłem przekonany, że przez tą godzinę Jezus nie przestał patrzeć na mnie. Cały czas patrzyłem na tą hosti, ale ktoś patrzył na mnie. I w końcu nie wróciłem do trapistów. I wyjechałem na pustyni, aby wstąpić do małych braci. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo to mnie prowadziło do... Właśnie to była droga, która mnie prowadziła do miłości, do Jezusa. I wracam do tego, tylko mogę powiedzieć, tylko to... Radę mogę to dać, że mamy się otworzyć do miłości Jezusa, mamy kochać Jezusa. I wtedy wszystko, czym żyjemy, bierze swój sens. I wtedy kochamy ludzi. Szczególnie, kiedy widzimy, że ludzie przeżywają trudności. Myślę, że Jezus jest. Jest tą osobą, jest z nami. Wszystko jest bardzo proste.
Bóg jest miłością. Ojciec nam dał swojego jedynego Syna, nam dał Jezusa. Jezus jest nie wiem jak powiedzieć, jest sens mojego życia, jest wszystko. Bogiem wszystko ma sens z Jezusem. I więc ta adoracja można trwać. Bo jest obecny. Nawet jeśli nie widzimy, widzimy tylko hostii. Jezus jest obecny. Jest z nami.